napisała się historia, Gruzja zdobyła swoje pierwsze punkty w historii Mistrzostw Europy, remisując jeden do jednego z Czechami i był to bardzo ciekawy mecz w takim kontekście, że cały czas coś się działo, jedni i drudzy no po prostu chcieli ugrać coś więcej niż tylko remis, jedni i drudzy cały czas cisnęli w jedną w drugą stronę, bardzo dobrze pasowało do tego to, że mecz komentował między innymi Kazimierz Węgrzyn, no i i nie da się ukryć, że Ostatecznym wynikiem bardziej zawiedzeni są na pewno Czesi, którzy zrobili z Mamardaszwilego jedną z największych gwiazd tego turnieju. 11, jeżeli dobrze pamiętam, interwencji gruzińskiego golkipera. Do tego tam ponad trzem bramkom, patrząc na statystyki, zapobiegł Gruzin, także... Hmm, w zasadzie i tak już przesądzone było to, że Mamardaszwili opuści Walencję, ale ten występ i ten poprzedni w sumie też no, tylko to pieczętuje, a w zasadzie... Po prostu daje Walencji poczucie, że jeszcze więcej za swojego bramkarza będzie mogła ekipa toperzy wyciągnąć. A poza tym, a poza tym wydaje mi się, że to był mecz, którego można było się spodziewać, że Czesi będą się cechowali dużo większą kulturą gry i że będą mieli, może nie kontrolę, ale dominację, że tak powiem, nad przebiegiem boiskowych wydarzeń, a Gruzini będą bazowali na tym, że indywidualnie Niektórzy piłkarze są tam technicznie bardzo zaawansowani, no i dokładnie tak było, pojedyncze jakieś kontry, dryblingi gruzinów sprawiały, że pojawiały się pojedyncze sytuacje dla nich, a tak to cisnęli Czesi i wydaje mi się, że niezbyt dużo Czechom można zarzucić po tym spotkaniu, no zabrakło... Tylko, no, albo i aż skuteczności. Zwłaszcza zaraz po tym, jak Gruzini objęli prowadzenie pod koniec pierwszej połowy, nosik e, został tak skasowany przez Momarda e, taką interwencją, że ja naprawdę nie wiem, czego więcej można e, było od. E, Pepików niech będzie wymagać. Remis w tym spotkaniu sprawia, że nadal jesteśmy jedyną ekipą, która już teraz została wyeliminowana z tego turnieju. Kiedy to nagrywam, zaczyna się spotkanie faworytów tej grupy, Portugalczyków z Turkami i nie sądzę, żeby którakolwiek z tych ekip oddała te dwa pierwsze miejsca, ale tutaj widzę spory potencjał na to, żeby ktoś wyszedł z trzeciego miejsca. Mimo wszystko, łatwo mi sobie wyobrazić, że jeżeli w meczu Portugalii z Turcją nie będzie remisu. To, że zwycięzca tej konfrontacji w ostatnim spotkaniu po prostu przegra i e, i tak będzie miał przecież pierwsze miejsce w grupie i będzie mógł sobie na to pozwolić. No w każdym razie Gruzini i Czesi dostarczyli rozrywki, dostarczyli spotkania, w którym cały czas coś się działo, gryźli trawę i w ogóle jestem wdzięczny tym wszystkim zawodnikom za to, ile zdrowia zostawili na boisku.